Cześć! Zapraszam Cię na następną rozmowę z Zakulis, w której jak zawsze szukam odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Pokazuję kulisy sukcesów, porażki i trudnych sytuacji z życia moich gości. Zapraszam na następny wywiad Max Ber. Przy mikrofonie Max Beer. Witam i zapraszam na następną rozmowę z zakulis, a naprzeciwko mnie dziennikarz, prezenter Szymon Majewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie trzeba ci przedstawiać, kiedy przypominam sobie lata, swoje młodzieńcze, choć nadal czuję się młody i myślę, że ty też patrzę po oczach i widzę to głęboko. Aha. To przypominam sobie swojego kolegę z podstawówki, który nazywał się Szymon Majewski i to była dla niego taka nobilitacja przez lata. Cieszył się tak? Że na się naprawdę. nazywa Szymon Majewski w latach, w których no, twój prime time na antenie. No, e, czyli tam 2007 był... tak, 10. Tak, no tak, to tak, mogło tak. być dla niego też, ale nie było obciążenie. Nie, nie, to nie było dla niego obciążenie, to był wręcz taki szpan. Bo spotkałem się. paru Szymonów Majewskich gdzieś tam po drodze, jeden pracował, pamiętam, że yy, yy, w jakimś tam salonie, telefoni komórkowe i też się cieszył, nawet tam mi jakieś swoje zdjęcia wysłał. Z pa paru gdzieś tam po drodze spotkałem, ale raczej wszyscy byli zadowoleni. No. Raczej to nie jest nic, <grym> co obciąża, <grym> więc tym bardziej wielkie gratulacje. Moje pytanie do ciebie, czy, czy ty miałeś w takim razie swojego idola w dzieciństwie, którego podglądałeś, na którym się wzorowałeś, który był twoim takim światłem? Ktoś, kto nie wiem, dawał ci jakieś dobre rady, wskazówki, albo chociażby był plakatem na ścianie, do którego tak. spoglądałeś. Ale to zależy jaki etap i który moment, o który moment dzieciństwa. Wiesz, taki pytałaś, moment, znaczy... który odcisnął na tobie na tyle ważne piętno, mhm. że jakbyś miał wskazywać swojego mistrza, wiem, że no dziadek to, to była no, ważna tak, postać, tak. ale też Aha. bezpośrednio nie wiem, czy słuchałeś muzyki, może Depeche Mode na tak, ścianie, tak, albo tak, ktokolwiek tak. Nie, 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 taki. Nie, nie, ja to... właśnie jakoś się y, na Depechów, oczywiście tak, miałem wśród y, Znajomych, y, tak zwanych depeszów, i pamiętam jednego y, kolegę, który wice na piórniku, y, podjął decyzję o zostaniu depeszem i powiedział: Dobra, jestem depeszem i dokładnie zapisał to na piórniku. Jestem depeszem. Napisał: Tak wiesz, jeszcze fonetycznie. Ale u mnie to. bo przychodzili, odchodzili, bo yy, i też miałem no, jakiś tam wiesz doli ze świata yy, muzyki, no, gdzieś tam oni do dziś pozostali, tak Kogo jak nie wiem przykład? dla mnie na przykład Jim Morrison, zawsze jakaś Hei. taka wiesz i tajemnica, yy, coś ponad gwiazdę roka, yy, bo to nie tylko yy, gość, który nawet on nie szarpał gitary, ale yy, tylko coś jakby więcej, wiesz, no, ale też yy, to zawsze, jak, jak ktoś mnie tak by spytał, to by był gdzieś taki kanon. Gdzieś tam z jednej strony też Robert Plant czyli Cepelini ale no to już bardziej jako właśnie rok, ale też coś więcej, też z, z takiej y, y, z kolei y, y, bardziej może muzyki alternatywnej, to zawsze David Byrne i Talking Heads, prawda? Ale to okay. już jeszcze inna bajka, prawda? Trochę takiego dystansu, y, jakiegoś takiego trochę muzycznego żartu. Y, natomiast jeśli pytasz o, 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 o ta, kogoś takiego, kto był. No, no jakimś też słońcem, ale też radą i y, kimś, kto w jakimś trudnym momencie y, mogłem się na nim oprzeć, dlatego że nazwijmy to, to moją rodzinę, rodziną gdzieś tam niepełną. Y, ojciec w pewnym momencie y, odszedł, y, wychowywała mnie mama. Y, była tak zwaną kobietą, jak to się teraz bardzo fajnie mówi, samodzielną, czyli niesamotną, co też bardzo lubię to słowo. No to był dziadek, który był takim... No, nie dość, że żołnierz i armia krajowa to też często go dosyć wspominam i, 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 i ciepło. Taki. Też yy, rodzaj specyficznego poczucia humoru, który miał dziadek. Tak, to by był też takim showmanem z tego co. By, coś było w ogóle w tej rodzinie od strony w ogóle dziadka takiego, że jak pamiętam, a może też to było tak, wiesz, że we mnie było coś takiego, co łowiło tę historię, bo myślę sobie, że każda rodzina ma kogoś takiego w, w rodzinie, kto jest jakąś tam taką legendą, prawda? I teraz yy, yy, czasami jest tak, może, że mo, moja też jakaś taka wrażliwość była, właśnie, że jakby zapominałem, yy, nie, nie Pamiętam tych takich, nawet czasami żałuję takich jakichś momentów takiej codzienności, tylko zawsze jakieś anegdoty związane z dziadkiem. E, jego takie dosyć nietypowe poczucie humoru. I te godziny, bo ja dosyć często chorowałem, więc spędzałem dużo czasu z dziadkiem. Ciągle siedziałem wiesz, gdzieś tam pod stołem, bawiłem się, dziadek malował, więc mieliśmy jakieś takie swoje dziwne dialogi. Dziadek też mówił do siebie i to było dla mnie cudowne, bo to były takie jakby niby podcasty, które słuchałem w ciągu dnia, czyli jakieś dziadka dywagacji samych ze sobą. On sobie sam odpowiadał, jakie buty, takie buty. Z cholewami. To było niewiarygodne. Jakiś słuchowisk coś mu gdzieś tam w głowie zostawało i on to potem gdzieś tam sobie obracał w ciągu dnia. No to, czy z perspektywy czasu dzisiaj możesz powiedzieć, że tamten kontakt z dziadkiem jako osobą starszą, mhm. nazwałeś tak. to pięknie słońcem, które świeciło tak. w twoją stronę, wpłynęło na ciebie w, w kontekście twoich emocji, w kontekście Twojej wrażliwości, tego, że. W Twoich oczach jest tego dużo, pomimo tego, że Ty zawsze tak. zabijałeś nas śmiechem, że to była jakaś Twoja forma, sam wspominałeś w niektórych wywiadach e, ucieczki. To jednak mimo wszystko ja widzę w Tobie cudownie wrażliwego faceta, Bardzo który naprawdę, e, powiem Ci szczerze, ma dorobek piękny, a oprócz tego wszystkiego, czy Ty... Byłeś zawsze starą duszą? No, Pusz, mógłbym tak powiedzieć, o ile wiesz, co przez to rozumiemy, ale myślę sobie, że. Yhm, ym, do Rzeczywiście, jeżeli jest tak, że wiesz, spędzałem ten czas na kolanach mojego dziadka, spotykałem przyjaciół dziadka, czyli wiesz, Akowców, znałem ich jakieś ksywki. Jeden się nazywał Porządny Człowiek, spędzałem z nimi czas, siedziałem wiesz, w kafejkach e, jako chłopak tam, nie wiem, ośmioletni. Nagle siedziałem między, e, wiesz, e, nie wiem, jeden miał pseudonim Miłość, drugi Kiemlicz e, I siedziałem między nimi na dwuzetką, wiesz, e, w Warszawie, w słynnej kawiarni na. Hmm, na, hmm, nowy świat, tak, czy dobrze tutaj, że mnie stała, ale tak, taka legendarna kawiarnia. To rzeczywiście być może gdzieś tam tym przesiągłem, więc zawsze miałem taką dużą wrażliwość na przeszłość. Jednocześnie mama była cudowną osobą, i gdzieś tam ona mi i z kolei tak. Czasami wyciągała z tych, nazwijmy to, yy, dziadkowskich historii do takiego po prostu życia codziennego na solatkę i też jakby byłem żywym dzieciakiem, w związku z tym wiesz, i piłka nożna i przeróżne rzeczy, ale gdzieś zawsze były takie rzeczy dla mnie, kurczę jak świątynia, takie wiesz, niedoruszenia, czyli właśnie jak, wiesz, jakby przeszłość. Ci, wiesz, moja żona do tej pory się śmieje, jak jest 1 sierpnia, zawsze moja żona mówi, no i mój Szymon znowu walczy. Wiesz, jakiś tam ja miałem ciągle kontakty z Muzeum Powstania Warszawskiego, więc po tym względem mam jakiś taki i, i wiesz myślę sobie że szacunek dla y, tej przeszłości wiem że to jest trochę kurczę co czasami nas Polaków Obciąża i że jak spotykam czasami ludzi gdzieś tam z innych krajów, i oni mówią, daj spokój, ile można się tam cofać. I ja wiem, że to jest gdzieś jakaś dyskusja, którą tu można by, wiesz, to na tym trzy godziny stoczyć, wie, że w Polsce też jest coś takiego, że część jest zwrócona ku przyszłości część ciągle by chciała wrócić. I to też wiemy, że ma też to barwy polityczne czasami, chociaż moim zdaniem yy, yy, nie powinno, ale i, i jest, i to też jest trudny temat w naszym kraju. Natomiast dziś myślę sobie, że to tak. Ale ta nostalgia, te powroty no, do przeszłości, mam, mam. to jest coś mam. takiego, co ciebie w jakimś stopniu kobiło. Lubisz to, Lubię. lubisz wracać. Lubię a, wracać. A potrafisz żyć tu i teraz? Czy to Potrafię, ale też mam. Czasu? Tak, ale mam taki duży. Lubię czasami wsiadać do takiego wehikułu czasu i gdzieś tam sobie, wiesz, jeździć czy odwiedzać miejsca, gdzie spędzaliśmy czas. Jeździliśmy na Podkarpacie, miejscowość Zwolaki, Ulanów, więc ja do tej pory mam tam jakieś kontakty, nawet od się jakoś tak rodzinie, bo moja mama była w relacji, właśnie miała przyjaciela przez całe życie, który właśnie był stamtąd. Ja często tam wracam. Tam jest rzeka Tanew i i, I mam takie swoje miejsca i czasami lubię Wracać nawet sam. Tam, coś miło. takiego, że ja nawet czasami pamiętam, jak zdarza mi się, że jak jadę w jakiś rejon Polski, nie wiem, czy ze swoim monologiem, czy z czymś gdzieś tam to lubię właśnie przejechać. I to jest dla mnie niesamowite, ten moment, jak wjeżdżam na tą tylko trasę, która jedzie z Ulanowa. Teraz już jest ta Karpatia, która trochę spodobała, że ta, e, mnie się zrobiła ta romantyczna podróż, tylko ciach i od razu skręt na Ulanów. Natomiast ja lubię czasami, jak ja to mówię, tym romantisze strasze, czyli y, Kazimierz Dolny, y, tam Puławy, Kazimierz Dolny i potem y, tutaj do tego Ulanowa od strony takiej y, właśnie pagórków i małych dróg. Y, to mam, mam. No jest... Y, nie wiem, myślę sobie, że gdzieś nawet... Y, y, Boję się, bo ostatnio nawet Gdzieś mi przyszło coś takiego do głowy, że czasami lubię się posmucić i yy, yy, y, y, jakoś wzruszyć. Nie wiem, zauważyłem, że to mi się zdarza coraz częściej. Zastanawiam się, czy to jest związane z tym, że yy, być może się trochę starzeję. Mam już te 56 i zaczynam trochę jakoś tak coraz częściej... Nie chcę powiedzieć tego, że żyć w przeszłością, bo jeżeli bym tylko zaczął nią żyć, to to nie jest chyba dobrze. Ale lubię gdzieś tam się cofać. Za kulis. A w którym momencie ty postanowiłeś w ogóle pójść ścieżką dziennikarską, prezenterską? Mhm. jakoś tak naturalnie to wyszło z, nie wiem, kółka teatralnego w szkole albo apelu, który poprowadziłeś, ktoś rzucił Szymon, teraz jest twoje 5 minut i ty wyszedłeś, elevator speech albo cokolwiek takiego zarzuciłeś? Były do... takie rzeczywiście elementy, bo ja gdzieś tym swoim, no, czy jakimś tam ADHD, jak to zwalczy, jakieś takie nadpobudliwości, się byłem taki trochę nieokiełznany i coraz bardziej, coraz bardziej i nie rzucało po różnych tematach, a to dobrze rysowałem. nagle tu się y, słabyłem z matmy. Potem nagle świetnie zacząłem pisać wypracowania ale mi się e, e, chciałem, do połowy rozwijałem temat, nie kończyłem. Potem nagle byłem tym, który e, zgłaszał się i zaczął być brany, ponieważ dosyć szybko uczyłem się na pamięć, na przykład recytacje e, na jakiś, jakieś wiersze okolicznościowe, na, 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 na e, 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 jakichś e, rocznicach, pamiętam, generalnie bardzo e, starałem się, żeby dziadka nie urazić i omijałem e, e, i bardzo unikałem e, tego momentu, żeby na przykład nie przeczytać jakiegoś jakiegoś wierszyka na yy, rocznicę rewolucji październikowej, bo tego by mi mój dziadek nie darował, który był jakby zadeklarowanym antykomunistą, więc ja już nie daj że gdybym po rosyjsku miał na przykład, a, 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 a wiadomo, że musieliśmy się tego uczyć to zawsze byłem takim urzędowym yy, yy, chłopaczkiem do yy, typu, wiesz, Dzień Matki, yy, 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 Dzień Kobiet, yy, z jakimś tam skróconą wersją, pamiętam, ona mi pierwsza pokazała Księżyc, potem się okazało, że to jest w ogóle dłuższa, ja tylko miałem jakieś tam ze trzy zwrotki tego wiersza. Eee, bo było wiadomo, że się nauczę, wiadomo, że zrobię to dobrze, miałem w miarę porządną dykcję, ale też z drugiej strony niby takie zadatki, prawda, miałem, że tam do jakiegoś momentu dociągnąłem tego wzorowego ucznia, ale niestety jak mi odpaliło, plus jeszcze dojrzewanie doszło do tego, to już zapomnij o dobrych ocenach. Ale byłeś rebeliantem, czy... Coś takiego tak dziwne. Pro no, kompletnie, czyli gdzieś niby porządny, dzień dobry, pomógł yy, yy, zanieść zakupy, coś, a nagle mi coś tak odpalało, chociaż nigdy to nie była jakaś tam badyterka, ale nagle taka jakaś, coś taka jakaś nie zgoda na jakiś schemat, lampę. coś. Nie, kompletnie nie, ale takie jakieś, wiesz, grebsy typu kopeć yy, sobie, zresztą o tym mówię w moim monologu mam Szymek właśnie, że kopeć, kurczę, wiesz, że młodzi nie wiedzą, co to jest kopeć. Wiesz, co to jest kopeć? Że się kliszę, no klisze fotograficzną podpalało, gasiło, zakręcałeś puszkę i to zaczynało dymić. Że się potrafiło dymić jak taka normalnie, wiesz, świeca dymna, która by, no nie wiem, użyta w czasie wojny. Im więcej tej kliszy miałeś, to no, ja na przykład taki no, kopeć to sobie... To się fajczyło w środku. Fajczyło się, y, znaczy to się tliło, to, wiesz, dając straszny dym. Dym taki, że po prostu, no, no tu by musieli wszystkich ewaku ewakuować. I ja pamiętam, że właśnie się założyłem, że nagle to sobie w kaptur, kumpel to dał, ja to odpalił, odpalił i ja z takim kapturem, wiesz, i zadymiłem pół szkoły, tam w ogóle, wiesz, autobusy musiały stanąć. Zresztą ja to opowiadam właśnie w moim monologu o dzieciństwie. Eee, miałem takie jakieś, wiesz, że nagle stwierdziłem, że będę budował rakietę, porobiłem już plany, gdzie, jaka rakieta, więc też trochę skonfabulowałem, czyli uwielbiałem tworzyć historię, których nie było, ale tak do granic prawie, że płaczę, że na przykład kogoś spotkałem, że, że coś potem się okazywało, że nie, więc moja mama tak było było nawet, wiesz, Ale te alternatywne psychiatra, to... wiesz, nawet pamiętam, że tam jakieś diagnozy, że tam prawie że wiesz, tam że mi mania coś, Rzeczywiście do Pewnie coś takiego, tylko wiesz, jakbyś wybujała wyobraźnia, ponieważ doszło do tego, jeszcze podejrzewam, że dojrzewanie, jak już hormony strzeliły, to już potem jak odpaliłem, to dziś się już zatrzymałem, już chyba wiesz, w Radiu Z. Śmieję się, ale rzeczywiście tak było, bo nic tu się nie... Bo, bo na niby byłem... Się na tą żurawią skierowała co cię skierowało? Jeszcze wtedy Nowy Świat, bierz? pamiętaj, Nowy Świat, tak, 48, słuchaj, nie, to w ogóle, wiesz, było przedziwnie, bo ja niby tak, niby tu mnie wojsko ucieczka przed wojskiem, wiesz, komuna, Czyli ja się ukrywałem u cioci. Wiesz, nagle nie stoi stwierdziłem. Nie widziałeś, co będziesz robił. Nic, kompletnie. Nagle tylko po prostu stwierdziłem, dobra, ja może będę zdawał do. Ale też nie czułem, że mogę być aktorem, więc zdawałem do szkoły teatralnej, ale na wiedzę o teatrze. I tam w sumie e, zdałem pierwszy swój w życiu egzamin. A do tej pory wszystko oblewałem, matury gdzieś tam w wieczorówkach, coś. I nagle się okazuje, że zdałem, ale byłem też pod kreską, więc byłem wolnym słuchaczem. Ale równolegle w tym samym momencie, wiesz, nastał rok 90. Powstało jakieś, pojawiło się ogłoszenie w gazecie, że słuchają czeka do radia. Mama nawet, że, że powstaje prywatne radio. I mama się powiedziała, powstaje prywatne radio. Ja to przeczytałem z kolegą. A dziadek mówi, jakie prywatne? Prywatne to jest, wiesz, no, zakład jakiś tam, wiesz, może włókienniczy, albo prywaciarze to mieszkają, wiesz, w Raszynie i hodują tulipany. No nie wiem, to było prywatne. Szymon Majewski, jak trafił do Radia Z, a później, jak potoczyły się dalej jego losy, to wszystko z Zakuli. Zwracamy do Was za chwilkę po krótkiej przerwie. Rozmowa z Zakuli z Szymon Majewski, dzisiejszy show. Z nieco innej strony, ze strony po tej, po której zawsze siedziałeś w studiu, kiedy przez lata prowadziłeś tu też nie mam pytań w Radiu Z. Ja mam dzisiaj do ciebie wiele pytań, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami też w wersji podcastowej. Pytanie dotyczące trochę tego świata, który opowiadałeś, że tworzyłeś cały czas na swoich zasadach, że łamałeś konwenanse. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy takie uciekanie w jakieś bajki, mitomanie, to wszystko o czym ty wspominałeś? To była jakaś forma ucieczki, terapii, jakiegoś tworzenia alternatywy do tego, co cię otaczało? Może tak, myślę sobie, że tak, bo, bo, bo po, po latach, no nie wiem, chodząc na przykład na, na, na psychoterapię, bo też i jak wiemy, no, i, i każdy ma swoje cienie, i też ja, miałem, ja je mam i miałem i raczej tak yy, yy, dosyć źle reagowałem na trudne sytuacje w moim życiu i, i to. Skończyło to na różnych kozetkach i czasami dość długich pobytach na tych yy, kozetkach, żeby jakoś się nie wiem, poznać, wspomóc albo może też się dowiedzieć czegoś na swój temat. Ale mam wrażenie, że to mo mo mogło być coś takiego, ponieważ yy, nosząc sobie ten trochę smutek z racji tego, no, że moja mama miała go dużo w sobie, bo yy, 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 była yy, samodzielną kobietą, a jeszcze w PRL-u to wiadomo, że takim kłody pod nogi rzucano i, i, i nie był to łatwy dla nas czas. Chociaż tak jak się śmieje, był to taki, że jest boso, ale w ostrogach, bo byliśmy wesoło, rodzinno, uśmiechnięto. Ja zawsze idziem na wakacje i yy, fajne wakacje. Dziadek mnie wyczarowywał, coś z niczego, czyli to nie były wakacje w Bułgarii czy gdzieś tam w jakichś uprzylewionych kurortach, ale miałem wakacje ze świeżym mlekiem. Kiedy to dziadek chodził z muszką po mleko, szymuś spał do godziny 11. Dziadek już mu przynosił świeże mleko, piłem zupę mleczną, potem dziadek nastawiał z tego i z tego miałem ser biały. Mama potem robiła pierogi z serem i yy, pamiętam gdzieś znalazł. Taki zeszycik dziadka właśnie wakacyjny, w którym to takie miałem dwa miesiące, gdzie mieszkaliśmy w, przy gospodarstwie, gdzie były kury, konie, yy, świnie yy, i tak dalej. Ja, nie wiem, pracowałem przy żniwach albo na przykład przy pogłębianiu studni. Kurde, który dzieciak pracował przy pogłębianiu studni? Gość set na dół, kopał studnie, a ja na górze wyciągałem, wy, wyciągałem piasek, prawda? Przepraszam, sorry, 12 godzin takiej roboty. I ja miałem w tym totalną frajdę. Potem piłem zimną wodę, kompot albo kisiel. To była cudowne wakacje na Bosaka, prawda? Całe. I, yy, 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 ale gdzieś tak myślę sobie, że ta... Yy, yy, no, yy, no, yy, też to czasami może i, i też potem, jakby, może zacząłem generować komedię wokół siebie. Czyli żona miała być takim moim naturalnym, nazwijmy to, rozśmieszaczem, prawda? Czyli jak ja zresztą myślę sobie, że też mając obok siebie dosyć smutną mamę, bo cią, na której ciążyły, prawda? Jakby komuna, wiadomo, wnuczka kowca, plus córka Akowca, plus dowiezienie w ogóle ekonomicznie. Jeszcze ona w służbie zdrowia, wiadomo, jakieś pensje też znalazłem, kiedyś zeszyć mojej mamy, gdzie miała w rachunki popisane, ile komu jest winna, żeby oddać. Tu, Krysi, tyle dostałam, to może pożyczę od dziadka, tak miałem emeryturę. No więc było takich dużo trosk. Mi się wydawało, że to tylko będzie wszystko bez troski. Jak zacząłem czuć ten smutek, to też miałem go w sobie. I myślę sobie, że gdzieś tam ucieczka wyobraźnie, wygłupy, tudzież właśnie taką generację żartu wokół siebie, to tak naturalnie chciałem jakby tą moją podkówkę mamy yy, zamienić w uśmiech. Zresztą pamiętam, że podchodziłem do niej, jak ona była smutna, to miałem mało nie smuć, i takiej podnosiłem do góry kąciki ust, żeby ona yy, się sama z automatu uśmiechnęła. I to było takie dla mnie, że tak naturalnie starałem się jakby nie czując tego w ciągu dnia i widząc jakieś jej troski, nie rozumiejąc może to, żeby jakiś wygenerować uśmiech. Więc na przykład pamiętam, że próbę rozśmieszyć mojego dziadka był zegar, który strasznie stary zegar przedwojenny, który strasznie denerwował dziadka swoim biciem bo rzeczywiście jakiś mi wydawał odgłos, że dziadek się budził w nocy i ja pamiętam cały ten zegar rozgręci, rozkręciłem w części. A ja to był jakiś pamiątkowy zegar i przyszedłem do dziadka i w torbie miałem wszystkie części i powiedziałem, dziadku, już ciebie ten zegar nie będzie denerwował. A to był jakiś tam cenny zegar od jakiegoś tam zegarmistrza przedwojennego czy jakaś fabryka zegarów, a ja nie chciałem, żeby ten zegar denerwował dziadka. I naprawdę rozkręciłem go do każdej śrubki i tak mu dałem w torbie ten zegar. Ja mówię, dziadku, już ci nie będzie denerwował. Takie, takie oto Szymon Majewski dzisiaj ze mną. My Was zapraszamy w tej chwili do dalszej części tej rozmowy. Dużo tam będzie o... Telewizji, o radiu, o smutku, ale o tym też jak się cieszyć, więc zapraszamy Was do podcastu. To była audycja z Zakulis, Skłaniam się nisko Max Bera, tobie pięknie dziękuję. Dziękuję za bardzo, dziękuję. Good night, good luck. Jak to się mówi. Tak, bawcie, tak, się, bawcie się dobrze. Słyszymy się za tydzień, a teraz chodźcie z nami. A jak nie możecie, to sięgajcie do platform streamingowych, bo tam podcast zakulis będzie na Was czekał. Do usłyszenia. Podcast Zakulis naprzeciwko mnie Szymon Majewski. Rozmawialiśmy trochę o tym smutku, o wrażliwości i trochę o tym, jak z tego wszystkiego wychodzić. Kiedyś Williams powiedział, że Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego, że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym i nie chcą, by inni tak się czuli. Kiedy oglądałem X Twoich wywiadów, mówiłeś o tym, że. Lubisz smutek? W oczach, kiedy miałeś wywiad z Magdą Mołek, dawny, dawny w roli głównej, też widziałem e, głębie. Zastanawiam się, czy ty od zawsze po prostu dźwigałeś ten krzyż, czy wiedziałeś o tym, czy potrafiłeś go z siebie zrzucić, czy znalazłeś na siebie konkretny pomysł i w pewnym momencie alternatywę, czy jesteś swego rodzaju jokerem, który, tak jak mówi, podnosił innym kąciki ust <laughs> Wiesz, joker też, jak wiemy, miał y, mroczne oblicze, prawda? Nie, no, to cię <laughs> ci nie podejrzewam, ta, chyba, że jesteś się nie, zawsze, jak <laughs> Zobaczyłem ten film, przyszedłem z, z Magdą do domu i mówię, Magda, pamiętaj, tak, że wiesz, należy się śmiać z żartów komików, wiesz? <laughs> nie, słuchaj, wiesz co... Myślę sobie, że tak, znalazłem na to sposób i, 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 i jednym z, z, ze sportów ze sportu to śmieszne, jest sport, ale jednym z nich jest chyba na pewno y, psychoterapia, do których zresztą zawsze namawiam, jeżeli. B, b, ale w nadam. W którym momencie z, To momencie to, myślę sobie, że jakiś. Jak już padło. To, to był moment, tak, to Czy... był myślę sobie moment jakiegoś takich, wiesz, kompilacji wielu rzeczy. też jest jakiś chyba wiek, w którym ja wkroczyłem, to gdzieś to się jakoś tam zbliżało do 40, plus jakby się zadziały jakieś rzeczy takie wokół nas zawodowo, ma no, chociaż mam wrażenie, że kluczowo raczej była śmierć y, mojej mamy. I to był taki czas, kiedy ja y, poczułem, że tych plecaków, Mam za dużo, i nagle tak zacząłem trochę szukać. To też pojawiły się jakieś takie objawy trochę somatyczne. Pamiętam, że. że a, a, a były one no, jakimiś nerwicowymi objawami, które. A, a, a wydawało mi się, że ja trochę wiesz, jak mam problem, może z oddechem, coś takiego. To mnie to trochę zdziwiło. Zacząłem badać płuca, sprawdzać, o co chodzi, że może to jest. Wiesz, jakieś tło związane z, nie wiem, z jakimś uczuleniem, może coś wam z płucami, nie wiem, potem się nagle okazało, że po latach właśnie mój przy, taki przyjaciel, lekarz powiedział, wiesz, że on kurczę na twoim miejscu może poszedł sprawdzić, wydaje mi się, że to, bo, że ty masz po prostu jakieś nerwicowe objawy, może być to jakieś podłoże właśnie trochę może depresyjne, coś takiego. I się okazało, że tak. I się okazało, że tak. I ja potem zostałem na tej terapii bardzo długo. Za terapią poszło też trochę takiej więcej samoświadomości, tylko zacząłem... Pierwsza pamiętam rzecz, która była dla mnie najbardziej istotna, to było to, że nagle zrozumiałem, że nie jestem sam. I to często powtarzam, jak mnie tam ktoś o coś pyta, czy jak jakiś widzę, jakiś znajomy w jakiejś matni, trudnym momencie, to, 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 to dla mnie pamiętam, że świadomość tego, że mają też tak inni, to już była jakaś jednocząca i coś takiego, że jak nie jesteś sam, znaczy, że nas jest więcej, więc jak jest nas więcej, którzy mogą mieć problem, to prawdopodobnie są na to sposoby. Yy, prawda, jeżeli jest więcej tych osób, bo do tej pory cały czas myślałem, że to mnie konkretnie tylko się przytrafia, i tylko jestem z tym sam. I, i to mnie przerażało najbardziej. A drugą rzeczą, która dziś się pojawiła w trakcie, to był sport. To gdzieś tam mam wrażenie, że dużo mi dał, ja zawsze byłem gdzieś tam ruchliwy, więc czułem, że ta energia, która też jest we mnie yy, pewnie ADHD, które mam. Yy, no, nawet nie pewnie, ale na pewno powodowała, że rzeczywiście jak ten nadmierny nosi energii, w momentach jakby trudnych, ona gdzieś mnie zaczynała sama zjadać, prawda, gdzieś od wewnątrz. Więc im ja zacząłem ją bardziej naturalnie, będąc nawet dzieciakiem, pewnie nam ciągle podskakiwałem w domu. Nie byłem w stanie wysiedzieć więc musiałem poskakać, przebiec się, przebiec nagle na jakimś drążku. Więc pewnie się trochę wróciłem do tego. Wiesz, że takiej aktywności, jak miałem w dzieciństwie, ja dużo sportu uprawiałem, piłka nożna, potem gdzieś z racji tego, że jesteś tym. Starszym, wiesz tu rodzina to jak rodzina obowiązki to... Trochę o tym zapominasz, a mam wrażenie, że to się gdzieś upomina, Twój organizm się zaczyna o to upominać, więc znalazłem jakąś tam radość, właśnie, ale też jak to w moim przypadku, nie tak, żeby to była jedna rzecz, to żeby było parę rzeczy, czy i nie wiem, jakieś odważniki w domu pomacham, a to pobiegam. No i zacząłem uprawiać boks, który uprawiam chyba od 10 lat, boksować. Zacząłem, zupełnie śmieszna sprawa, bo to jakby kompletnie coś tak przeciwstawne mojej naturze, bo raczej ludziom życzę dobrze i. Gdzieś tam. Pacyfistą. Jestem raczej pacyfistą i, i... A każdy z nas ma jakąś tam w sobie agresję czy jakąś frustrację, więc jeżeli możesz ją wyrzucić i w, wrzucić w ten worek, to jest to niesamowite. I gdzieś... I, i kondycyjnie się trochę pod, podreperowałem. Zacząłem nagle też przy okazji biegać. Yy, znaczy lubię się spocić, lubię się zmęczyć i to jest niesamowite. Ja na przykład jak wracam z treningu, też na jogę chodziłem w pewnym momencie, jak wracam z treningu i yy, jestem tak spokojny po tym treningu, to jest niesamowite. I tutaj jakby jestem w ogóle, no nie wiem, każdy, ktoś mi tam może zajechać, podjechać. Tak mi to nie, gdzieś tam nie dotyczy. No mam jakieś oczywiście swoje obawy inne, ale to tak schodzi, jak musisz tam powalczyć yy, w tym... No, oczywiście mamy miękkie rękawice, kaski na głowach, więc nic sobie nie zrobimy, ale no nagle jak masz ten element rywalizacji, który gdzieś to odzwierciedla też trochę życie, prawda? To jak po tych dwugodzinnym treningu, cudownie się czuję. A powiedz mi paradoksalnie, czy w momencie, w którym osiągałeś największy sukces, nie miałeś też najbardziej A. naładowanego plecaka? Tak, 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 bo ja pamiętam ten moment, ten szczyt mojej popularności, czyli tam 2007, no właśnie na przykład rok, w którym właśnie zmarła moja mama, a, a jednocześnie bawiłem całą Polskę, więc ten uśmiech niosłem wszystkim naokoło i też, też mam wrażenie, że wielu mnie gdzieś tam nie podejrzewało o to, że mogę mieć jakiś trudny moment, też plus jakieś oczekiwania wobec siebie, wobec tego, że i innych też wobec mnie, no bo wiadomo, no jakiś, wiesz, wielki show, wyniki, yy, wiesz, oglądalności, słupki, plus jakby ściganie się też właściwie już trochę z, sam ze samym sobą o, o więcej, o większy entuzjazm, żart i tak dalej. I że się to tak nie jednocześnie trochę ratowało, bo pamiętam, że jak wchodziłem w ten świat fikcji, tego wygłupu, to miałem niesamowite wrażenie, bo to jak adrenalina od razu dawało mi tą dopaminę, wiesz, tam właśnie dopaminę, ta adrenalina dawała mi taki strzał, wiesz, entuzjazmu, radości, dziwnego świata, wiesz, tych ciuchów, tego, tego wariactwa, a potem często nagle yy, stykałem się z jakimiś takimi historiami, że trochę też może nieodporny byłem, bo nie byłem też człowiekiem po szkołach, ale kto jest odporny na to, wiesz, no aktorzy i inni, wiesz, na jakąś taką presję, może oczekiwanie. Ale warsztatowo Aha. postrzegasz to może, że nie byłeś gotowy z perspektywy okiełznania ja tak całkiem... emocji. I bycia w tym świecie. Wiesz co, na, to, na się... coś takiego nie jest nikt, wiesz, mam wrażenie gotowy. Ja oczywiście i tak mam wrażenie, że udało mi się zobaczyć, ile z tego jakby wynieść, że wiesz, nienaruszalna rodzina, wiesz, związek, relacja, a, 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 a wielu ludziom gdzieś to przepadło po drodze, prawda? Którzy gdzieś tam przeciągną, wiesz, show business. więc ja chyba gdzieś tam starałem się cały czas mieć te nożyce, prawda? Czyli tu rodzina, tu są biznes to było oczywiście trudne, bo też rozumiem, że. Wiele razy miałem jakieś momenty, kiedy otwórwałem, i też w tym sensie, że yy, no, wiesz, to był, była taka jazda, że, że mógłbym być nie wiem częściej w domu, mógłbym częściej na przykład być przy jakichś sytuacjach, kiedy dzieci potrzebują mnie, chociaż starałem się jak mogłem, to jednak to też daje, wiesz, ja jestem taki, że jak na przykład. W coś wchodzę w jakiś świat, to jestem nieobecny, prawda? Czyli jak wymyślam, to trudno się do mnie dobić, wiesz? Potem nie jestem w stanie, bo to są takie wiesz, że nie ma godzin, prawda? Czyli jak wymyślam, nie wiem, pisząc jest Szał, to tak jakby mnie nie ma, trochę jestem, trochę nie ma. Potem myślę o tym, jak to zrobiłem, czy to jest dobre, czy, czy, czy mogłoby być lepsze, tu mogłem coś zmienić, więc też trochę jestem odcięty. No. Ale też inaczej już nie potrafię, no. A z perspektywy czasu, porównując formaty Mamy Cię i Szymon Majewski Show, które z nich było bardziej twoim dzieckiem od A do Z? Słuchaj, najbardziej moim dzieckiem, każdy z nich miał moje elementy. Chyba najbardziej Szymon Majewski Show jednak, bo Mamy Cię było też formatem, no Szymon Majewski też. Yy, ale, znaczy nie było formatem kupionym gdzieś, tylko był to nasz, ale tak naprawdę najbardziej najnaj, naj, to było słów cięcie gięcie, które powiedziałem tylko przez pół roku i to było od początku do końca moje od piosenki, która to otwierała, po rebusy, które wtedy wymyślałem i to był chyba taki totalnie abstrakcyjny lot, yy, za którym śmiało mogę powiedzieć, że tęsknię najbardziej, bo tamte yy, formy były cudowne, niemniej jednak yy, chyba to była to już, już taka jazda bez trzymanki, że, że, że czasami miałem takie wrażenie, że, że jakby, no jestem w takim roller coaster. Wiesz co chodzi? Miałem wrażenie, że jeszcze moment i wyskoczę. To to. <głos》>, albo mnie gdzieś tam wystrzeli w kosmos. Natomiast rzeczywiście, yy, to, 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 to jakby wiesz, co, mam wrażenie, że różne etapy, bo, bo nic się nie da porównać do tego czasu. Czyli to jest jakby. Czasu, kiedy prowadziłem szonmański show, jest to nieporównywalne tak samo, jak robiłem słów tylko że jak prowadziłem słów miałem 23 lata, pisałem mm, teksty na kartkach papieru, yy, pamiętam pod, yy, podkładając kalkę. I teksty rozdawałem aktorom, którzy się tego uczyli. Program był na żywo, graliśmy scenki wcześniej, totalnie abstrakcyjny, jak ktoś by chciał gdzieś to odnaleźć. To taki, którzy kochają humor taki, a ja mam gdzieś coś takiego, że oczywiście lubię robię często humor komercyjny, ale taki mój jakby, wiesz, taki no wzorzec sewr, to jest jednak humor abstrakcyjny, wiesz, taki. Absurd, no coś takiego wiesz, nieoczywistego. Gra na takiej nucie, i taki wiesz, niewielu jest gdzieś tam na, na, na to gotowych. A ja to kocham najbardziej, taki najczystszy, który, taki humor, który właściwie można powiedzieć, że jest takim trochę jakby niehumorem i jakby w jego obliczu stajemy trochę tacy bezradni, nie wiemy, czy to było suche, czy on maje je, to trzy humoru, ale oczywiście, wiesz, ja zdaję sobie sprawę z tego, że, wiesz, to jest taki humor, który nie wypełni stadionów nigdy, ale ja kocham go najbardziej. No tak, ale twój humor w Szymonu <grym> No tak, tam było dużo był też, wyzwanie, i było, był, a i tam też był stan. absurd, bo ja o to dbałem, gdzieś tam walczyłem, oczywiście też było i dużo takiego humoru, wiesz, no jakby, no, wiesz, z tego komercji tego, co się dzieje Komentującego świat, wiesz, o biznesu, polityki i tak dalej, więc to był taki show, który, którego nawet mam wrażenie, że w skali ja do końca nawet. Yy, znaczy, ja wie, czułem, że ona taka jest, ale jakby był taki moment czasami, że ja nawet się bałem, że to aż ma. Yy, wie, że to jest aż taka armata. Oglądałem wczoraj pierwszy odcinek dziesiątego sezonu Szymon Majewski Show. Początek rozkładówka, kiedy praktycznie no. facet udający Stevie'ego Wondera śpiewa i tak. Szymon, wszyscy, och, ach, Szymon. Tak, tak, tak. Cudowna piosenka Ewelina tak. Flinta, tak, tak. Paweł Małaszyński, no to Wondera, to, to klasyka. Później te rozmowy w tłoku, w których ty, mam wrażenie, wchodziłeś w takie już. Yy, Trochę się wycofywałeś. Właśnie no tak była inna, mówię. bo to było pole, wiesz co, dla aktorów, dla ich niesamowitych mm, parodii, Ale dla ich to, jakby... to potrafiło też pokazać, że ty miałeś taki dualny stosunek na no, zasadzie, że potrafiłeś grać pierwsze skrzypce tak. i się trochę schował. A ja w ogóle kompletnie nawet, zresztą jak na przykład y, miałem taki moment, efemerydę tego programu HD 3D, to się nazywało takie dziwnie, ja w ogóle jakby oddałem trochę... Bo ja tak myślę sobie, że wiesz... Zresztą chyba myślę sobie, że takie show to mam wrażenie, że dlatego ono było dosyć fajne, że ono się mieniło różnymi barwami. Ja tam na przykład bardzo często nawet szukaliśmy takich gości, którym... Y, pamiętam Cezika, prawda? Który był gdzieś jakąś tam gwiazdą YouTube'a, internetu. Myśmy go wzięli do programu, żeby robił nam takie odwrotne y, piosenki, czyli jakby od tyłu śpiewał, potem pokazywał, ludzie zgadywali, co on zaśpiewał i, i on to śpiewał potem. Niesamowite to były rzeczy. Ja to gdzieś bardzo lubiłem. Gdzieś tam można się nawet otaczać. Zresztą y, myślę sobie... Przecież jakby no... Mm, trzon rozmów w tłoku, to stanowili aktorzy, którzy ze mną już wcześniej występowali e, w, e, na przykład w Spontonie w Radiu Z, czyli Michał Zieliński, e, był też e, Kasia Kwiatkowska, e, Jola Wilk, oni przecież ze mną w programie robi, tutaj wcześniej w ZC te parodie. Myśmy już robili, tylko czy się były gdzieś tam na mniejszą skalę, był to radiowy program. Ale forma darcia łacha po prostu ze tak, wszystkiego tak. urastała czasami do takiej rangi, która dzisiaj nie wiem, czy byłaby w stanie nie tyle z perspektywy mm -hmm. producenckiej, co z perspektywy dobrych obyczajów. No, no tak, tak, dużo się zmieniło. Słuchaj, ja sobie przypominam, żarty, których nawet nie przytoczę, które były gdzieś tam w programie, ale ja sobie czasami wiesz, jadę gdzieś tam przez Polskę, no i sobie przypominam. Dzwonię do kogoś mówię, ty stary, ty, ty, ty przypominasz ty sobie, co myśmy tam robili? A on mówi, tak. Ja mówię, kurczę, teraz stary, to na żadnej płaszczyźnie by w ogóle nie przeszło. Wiesz co, myślę sobie, żeby to był taki czas, to było gdzieś takie pierwsze, frywolne e, show w Polsce. Zresztą też staraliśmy się, mam wrażenie, mimo wszystko, że żartując, to zrobić coś takiego, żeby... Znaczy, mam wrażenie, że łatwiej jest że łacha w momencie, kiedy... Yy... Główny prowadzący ma do siebie dystans i też czasami się śmieje ze mnie. I tam było dużo takich wątków, których ja darłem łacha z siebie, ze swojego powiedzmy, pantoflarstwa. Często padałem o tym żarty. Czy... I więc wtedy czułem, że mam wtedy prawo do tego, żeby. Znaczy, nigdy nie występowałem z punktu yy, jakby z pozycji mistrza świata, że ja pokażę wam. Będę się z Was śmiał, mnie nie tkniecie, więc jakby pozwalałem na to, żeby też być obiektem tych żartów, często nawet w trakcie opowiadając jakieś takie rzeczy, zresztą, yy, które no, żartowałem sam siebie. Zresztą to jest ciekawe, bardzo się dużo zmieniło, bo ja nawet pamiętam, tutaj prowadząc program, nie mam pytań. W Radiu Zet ja zauważyłem, yy, że ja zaczynam słuchać ludzi. Ja w tamtym programie, jak prowadziłem tamte rozmowy, oczywiście to był w ogóle inny ich charakter. To były rozmowy typu show, czyli w sumie pojawiliśmy się wtedy po to i po to przychodził mój gość, żeby, jak to się nazywa, ja teraz czasami mówię, pokicać. Yy, no ja mówię, dobra, pokicamy, czyli na przykład umawialiśmy się z gościem, sobie zrobimy jakieś trzy numery, pobawimy się. Nie, nie miały te rozmowy na celu, powiedzmy, w głębienia się w czyjąś duszę, bądź jakby wyciągnięcia istoty i, i jakiegoś tam, nie wiem, mądrości życiowych, tylko raczej, żeby podtrzymać show. Czyli umawialiśmy się z kimś na jakieś parę numerów. I tak, ale ja jeżeli, pamiętam, że ja. Ale jeżeli w jednej trybunie sadzasz Jarosława Kaczyńskiego, Kubę no tak. Wojewódzkiego, Krystyny A Jander. mówisz o parodiach teraz, ta, bo ja mówiłem o teraz o roz moich rozmowach z gocim, nie, wiesz? Nie, nie, ja mówiłem już o, o samych parodiach. No, 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 no były że to, to zestawy dziwne. No było najgrubsze. Tak. Natomiast ja mówiłem o rozmowach, że się dużo zmieniło. Jak ja prowadziłem, potem nie mam pytań, że ja zacząłem słuchać ludzi. Ja tam ich nie słuchałem, wiesz, jako prowadzący. Tr znaczy nie powiem, że w ogóle nie. Natomiast przychodzili. Inna, inna była forma. Natomiast rzeczywiście, no to były bardzo grube, wiesz, i, i, i nasze zestawienia i one, wiesz, jakby też komentowały. Pamiętam, że potrafiliśmy nagrywać dwa zakończenia, wiesz, bo działy się jakieś rzeczy polityczne i na przykład my nagrywaliśmy dwa zakończenia albo dogrywaliśmy kabaret, bo widzieliśmy, że on będzie bardziej aktualny. No. A powiedz mi, czy kiedykolwiek pojawiła się sytuacja, w której, no, przegiąłeś na takiej zasadzie, że ktoś rzeczywiście odezwał się do was pod tytułem. Wiesz, to było parę. Nie, nie, chcę, nie chcę być stawiany, stawiana w trakcie. Wiesz, to było świetle. takie, no pewnie wszyscy gdzieś tam wspomina, wspominają ten, yy, powiedzmy, parodię Danuty chojarskiej. No to już było I, mocne. Tak, to było mocne. Ja pamiętam zresztą, jak nawet chyba po latach o tym myślałem, nawet chyba nie tak znowu bardzo. Późno po tym, to tak mi się wydawało, że ten numer już tam powiedzmy z tymi włosami, które tam się fajczyły czy coś tam jakieś, wiesz, dymiło, że to może było za długo, bo już jakby sama postać była dosyć mocno e, nakreślona I, 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 i gdzieś mi się wydaje, jakbym na przykład miał y, teraz to zrobić drugi raz, to prawdopodobnie były między nami czasami dyskusje, chociaż też y, staliśmy się... Jednak zawsze myśl taką, żeby to najpierw było śmieszne, żeby, żeby nie było grepsem, żeby nigdy nie dowalało spodu dziś powiedzmy, fizyczności czy, 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 czy czegoś, że ten ktoś ma taką, czy, czy urody, czy czegoś. No oczywiście, wiadomo, że to były karykatura, a karykatura no, na tym gdzieś tam, prawda, e, bazuje. Zresztą sam obserwuję teraz, jak się świat zmienia, prawda, jak to się wszystko zmienia. Chciałbym jak... zestawić Szymon Majewski <laughs> trochę ze światem, który nas otacza, o, w perspektywie raptem. 13, 14, 15 lat. I teraz, kiedy zestawiamy te wszystkie zmiany, kiedy ty kręciłeś po prostu perfekcyjną bekę, nawet wiwa yy, najpiękniejsi, tak, robo, tak, tak. Robo, mówiąc o nie najpiękniejszych, ja tak. teraz. Czy Ale wtedy, zapraszałem do tego ludzi którzy na przykład, jasne, akcji, na przykład, na przykład czy, którzy zgłaszali się do tego. Zgłaszali się do tego, że oto. Yy, postawiał na jakiś dystans i się zabawią w rodzaj takiej, no... Pytanie, czy ten świat z, ze swego rodzaju dystansem, z hmm. takim poczuciem humoru, w którym właśnie wszyscy potrafiliśmy się śmiać, z tego, co nas otacza, jacy my jesteśmy, naprawdę, w przenośni, etc., nie był swego rodzaju jakąś taką właśnie zdrową formą ucieczki od problemów, na którą dzisiaj przez poprawność medialną, polityczną, yy, nagłówkową nie dajemy sobie żadnego no. przyzwolenia, no, no wiesz, bo, czy... bo, bo, mhm. bo takie portale plotkarskie z takiej jednej twojej trybuny no, w no dzisiaj miałyby materiał Czy na, na... przykład z jakichś yy, wkrętów czy jakichś innych rzeczy, Ta. które robiliśmy. Tak, 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 zdaję sobie z tego sprawę, że wtedy mogliśmy uczestniczyć w takim, że to było takie jednorazowe, ktoś mógł usiąść, usiąść i się z nami zabawić, to prawda? Teraz mam wrażenie, że ba, nawet może być tak, że prawda, nagłówki, które są... Yy, yy, yy mogło żyć swoim własnym życiem. Też wielokrotnie się nagle okazuje, że się bierze na przykład zdanie, które nie było skończone, prawda? Albo e, e, gest, który e, e, nie, nie, nie usadawia się go w kontekście, tylko się pisze komentarz, potem się komentarz sam się mnoży, sam się mnoży, sam się powiela. E, wiesz, no. Ale to ja jeszcze spotykałem ludzi, którzy przychodzili do mojego programu, a mówili, że najcudowniejsze były czasy, że nie dość wtedy, no bo już były wtedy, wiesz, na przykład tabloidy, ale byli tacy ludzie, którzy mieli swoją karierę, kiedy ich w ogóle nie było, rozumiesz, czyli to były tylko normalne magazyny, które opowiadały o tym, bądź było jakieś spotkanie, w i wyobrażam sobie, jacy oni byli szczęśliwi, prawda, że nie było to w ogóle zamieniane na plotkę, prawda, czyli już więc ja sobie wyobrażam, że taki cyrk, który my wtedy robiliśmy, jak on by w tej chwili zaistniał i byłby opisywany, rozpisywany, jeszcze mielony, dointerpretowywany, to już w ogóle byłaby sama kraksa i tego byśmy nigdy tego nie... nie... Nie wiem, nie przeżyli, nie przetrwali i, 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 i byśmy tylko byli na siebie napuszczeni, byśmy chyba chodzili po salach sądowych, bo jeszcze sobie wyobrażam, jak to by było, wiesz, mielone Eskalowa. i tak dalej. Teraz rzeczywiście, no wiesz, ja sam widzę, jak się to zmienia, prawda? Jak sam się na przykład zastanawiam, czy ja bym był w stanie teraz taki program w ogóle robić. Też nawet może by się okazało, że bym nie chciał, prawda? Ale też, czy on w ogóle mógłby być taki kompletnie e, e, wiesz, nieposkromiony w niczym, w jakiejś jakby w jakiejkolwiek nawet e, poprawności, a i wtedy też pamiętam, jak ja czasami myślałem, nie, 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 dobra, słuchajcie, nie, tu nie. No kurczę, no nie róbmy e, wiesz, tego. No pamiętam jakaś taką sytuację, że jakiś tam był jakiś taki taniec, zamieszanie, ktoś, jakaś taka grupa taneczna i nagle ktoś wymyślił, że tam jedna osoba będzie jeździła jakby wiesz, na wózku, a przecież są też tancerze na wózkach. Ja pomyślałem, no ale moment, ludzie, no to kurczę, no, no ale mówimy, słuchaj, no ale robimy jakby taki przekrój społeczeństwa i no mamy jedną osobę, ale ja mówimy no dobra, no ale też ktoś, kto na przykład jeździ na wózku, odbierze. Ja Pamiętam, że się na to nie zgodziłem, wiesz. Ale też... No, Jedno, co pamiętam, co nam przyświecało, to to, że najpierw nas to ma nas rozśmieszyć, żeby nikt to nie będzie śmieszyć, a nigdy, żeby nie było naszym celem, dowalimy im, bo tak, prawda? Ale bo ty, ktoś... był, ty byłeś tam osobą, która musiała w pewnym momencie też brać odpowiedzialność i mówić No stop, tak, wiesz, szło to na mój to... kości. Nie, 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 nie. Wiesz co, raczej tak. Staraliśmy się nie i w ogóle nie, mało bo było. tak jakby. z perspektywy aut... nie, telewizyjnej, żeby aż tak rozkręcić nie, machinę. Tak, ale też pamiętam, że czasami miałem, bo też jak wspomnieliśmy o tym, że Wiesz, dziadek, patriotyzm. I te wszystkie rzeczy gdzieś tam Wartość. były dla mnie ważne, plus jakby w, wrażliwość jakaś taka moja czasami powodowała, że ja na przykład cierpiałem z jakiegoś powodu, mi się wydywało, że w jakimś sketcu dotknęliśmy czegoś, co może nie powinno mieć miejsca. Eee, ja taki zawsze byłem. I nawet teraz, jak pisząc, wiesz, Szymon Mański Szał, który jest jakąś pigułą satyryczną, też czasami sobie myślę, dobra, no ale tu dotykam. Myślę sobie, Boże, no, a tak bym chciał, ale myślę sobie. I to nie jest autocenzura, wiesz, to jest dyskusja, którą ja zawsze prowadzę, wiesz, ze sobą gdzieś tam. No. Nawet tworząc śmiech, że yy, myślę sobie, kurczę, że to jak ktoś by chciał, to zapraszam na ten monolog maminszymek, który jest o, opowiadam o mnie, o moi, znaczy głównie o mojej mamie i o, o moim dzieciństwie. I, I gdzieś tam jest właśnie jakby też o tym, że czasami nawet jestem zły na jakąś tam wrażliwość, którą mnie oni gdzieś tam nazwijmy, uzbroili. Bo, bo myślę sobie jak na przykład tworzę sketchy, czy coś mi się ale nie wiem, no ten ktoś no nie wiem, staram się myśleć o jego motywacji. On to zrobił, no ale dobrze, no bo może coś mu kazało, za dużo jakby wytłumaczeń. Chciałbym czasami, może być taki, że jazda bez trzymanki, ale to już się nie uda, wiesz, znaczy to już myślę sobie, że gdzieś tam nie ze mną i czasami nawet zazdroszczę niektórym może czasami jakiejś tam odwagi, myślę, że, kurde, ten nieńców nie bierze, on jest mocny, prawda, ale też czasami myślę sobie Jezus Maria, no ale też z drugiej strony mam wrażenie, że być może wielu ludzi oglądało ten mój program i też gdzieś tam idzie za jakimiś moimi rzeczami, rzeczami większymi, mniejszymi, bo jakby oni może czują, są blisko tego, że, że widzą, że ja nie jestem taki radykalny, bo też w ogóle nie jest to moja dusza i też ludzie się okopują wobec jakiejś tam mojej takiej powiedzmy bardziej szczerości, że ja też poddam jakąś rzecz pod wątpliwość, że ja, je, że ja ją mam. Ja zawsze się trochę boję takich ludzi, którzy nie mają tych wątpliwości, wiesz? Ja to czuję czasami. Są tacy, prawda? Tak zwani mistrzowie świata. Tacy, którzy nie mają też wad. No na przykład, prawda, no i y, jak którzy na przykład wszystko wiedzą, mówią, że wszystko wiedzą, zawsze mam, jakby jestem, jakby, wiesz, no... Boisz y, się? Y, y, tak, tak, boję się i mam... Wiesz, ja czasami nawet, jak pamiętam, chodziłem na terapię swoją. Tak czasami mówiłem, ojej, no ale wie pani, co... Pani... Ja bym chciał być tak, jak załóżmy ten X, kurczę, no, albo ten Y, jest, on jest taki, kurczę, wychodzi, wszystko jego, nie jest... Nie wiem, no taki... Niezłomny, no to jest on, no rycerz, wszystkie, wiesz, o, a, ale zawsze słyszałem z drugiej strony i to było właśnie dla mnie niesamowite, Panie Szymonie, a wie Pan o tym, jaki jest koszt? Ja mówię, no nie, nie, nie może już, no to on idzie po swoje. No ale Pan nie wie, czy on nie płacze w poduszkę, czy ona nie płacze w poduszkę. Właśnie to było moje następne Widzimy, pytanie. Wiesz, takich, kurcze, no nie wiem, no tak jak teraz, na przykład Taylor Swift, prawda? No i widzę, kursę radosną, niesamowitą, uśmiechniętą kobietę, której się wszystko składa w jej karierze, prawda? I nagle myślę sobie, Jezu, stadiony, ile można, wiesz, więcej. Dobra, nie jestem odbiorcą jej muzyki, prawda? Raczej zawsze działali na mnie tacy ludzie, wiesz, jak, nie wiem, no, Robert Smith, wiesz, The Cure, czyli jacyś tacy wrażliwcy, ja, oni wychodzą na scenę i ja od razu Ale wiem. To nie jedna piosenka, nawet Taylor Swift jest trochę takim też pomostem no, to, ale nie, do nie, jej sposobu wiem, wrażliwości. No wiem, ale nie jestem tym tak zwanym, jak to się mówi ta swiftist, czy tam te fanki, te są. Swifties, ja wiem, no właśnie. Więc ja gdzieś tam, wiesz, wychodzi ten e, e, The Cure, wiesz, Robert Smith i, i jeżdżę na jego koncerty regularnie, regularnie, co parę lat spotykam jego fanów, którzy jeździli tam na 24, I ja od razu widzę, wiesz, że to będzie, e, wiesz, nadwrażliwie, wiesz, będzie gitary, będzie psychodelia i, i będę miał, wiesz, łzy w oczach, prawda? Albo tak jak słucham, nie wiem, czy na przykład... Wiesz, kwiatu jabłoni, na przykład, myślę sobie ze współczesnej, albo ja na przykład Sana, która mnie wzrusza, prawda? Bo widzę jej wrażliwość i gdzieś czuję to yy, między dźwiękami, prawda? Yy, jakąś tam, że tam jest. Yy, ale, yy, ale czasami wiesz, myślę sobie. I, i wiesz, i, i właśnie jak to takie słynne, yy, słynne pan, pan nie wie, czy ona nie patrzy w poduszkę, prawda? To mnie gdzieś tam. Yy, no właśnie, tak no sobie myślę. jakie są naj, największe kulisy? takiej popularności w Polsce, takiego momentu? Może, że po prostu, wiesz, no, zawsze jest jakiś moment, w którym po prostu tak na serio jesteś w pewnej chwili sam, no. I teraz, no, no tak, no, jest jakiś moment, w którym zajmujesz te pióra i wracasz i, 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 i się pojawiają, wiesz, realne historie, no, i które ci każą myśleć o tym, że tu nie jest tak, tu ktoś jest chory, wiesz, fajnie wtedy mieć najbliższych. Tak jak ja mam, wiesz, dzieci, Magdę, yy, i wiesz, na przykład, mamę, którą miałem przez długi czas. On no teraz już mam ją, wiesz, jakby w pamięci, ale myślę sobie, że to są takie rzeczy, prawda? Które ale dzisiaj... To był zawsze bufor bezpieczeństwa. No, zawsze. No, był... Rodzina zawsze. Czy był moment, w którym waliły ci się wszystkie ściany? No wiesz, co, to było parę momentów, które pewnie wszyscy znają w moim życiu, gdzie były takie. Też myślę sobie, że wielu myślało, że może tak, a tak nie było, a czasami tak. Było, a wielu myślało, że tak nie jest. Nie wiem, czy ja teraz dobrze powiedziałem, ale z moją jakąś Uma. takie, no powiedzmy. E, bo też nikt nie wie, prawda, jaki był <laughs> koszt i w którym momencie. No, to jak był jakby koszt wiesz, Inna rzecz, że trochę jest tak, rozumiesz, że, że nasze porażki wszyscy widzą, prawda? Czyli jeżeli Teleostrip nie sprzeda płyt, albo nie wypełni stadionu, wszyscy będą to widzieli, wszyscy będą o tym pisali. Tak samo jak ja na przykład załóżmy, przestałem robić program, to też wszyscy o tym wi wiedzieli. No, wszyscy je przeżywają, ale czasami może niektórzy wolą odsunąć swoje, tylko być, patrz, to on ją, a więc się trochę chowają za moją, prawda, za moim sukcesem, albo też czasami za moją porażką. No, to też jest tak, że no, już nie jestem wtedy tylko z tym sam, prawda, ale też i tak jestem sam, ponieważ no, w pewnym momencie jest jakiś taki moment, gdzie stajesz, chociaż ja zawsze wiesz, tyle rzeczy robiłem, że tu monolog, tu nagle sobie się to, teraz jakby robię podcast z Zasią Kłaczkowską, mówi się, który stał się jakimś moim niesamowitym, takim naszym sukcesem, który gdzieś gdzieś się tak przetrafił nagle w trakcie nagle, jest jakiś mam powrót niesamowity do Zetki, gdzie, gdzie robię już, już nawet zapomniałem, kiedy ja do niej wróciłem, bo już jestem chyba nawet po tym powrocie dosyć długo, już też długo. A, a, a nagle nic nie zdejmę, nagle się okazuje, że ktoś tego słucha, co ja gdzieś wymyślam i, pi, i piszę, tak jak to są Męski Szał. I znowu są ze mną aktorzy, którzy robili parodię, i nagle widać, że ludzie za tym tęsknili, że trochę chcą, to się pojawili nowi genialni, tak jak Michał Meyer, który robi, wiesz, Lewandowskiego praktycznie tak na 100%. Ale też myślę sobie, że zawsze dla mnie ten, wiesz, rodzina to jest takie. Ja pamiętam, że wiesz, jakąś taką sytuację coś mi opowiadał ktoś niesamowitą rzecz, moja koleżanka, która yy, yy, opowiadała, jak ją zwalniał ktoś i mówi, ale słuchaj yy, yy, nie, bo wiesz, co, nie masz tej pracy, teraz odchodzisz. I, i, i nagle yy, ona mówi, że ten, ten szef zwalniający ją widzi jej uśmiech na twarzy. I, I widzi, wiesz, skonsternowany, no bo jakby wyzwalnia ją. Wiesz, jeszcze to były czasy po prostu wariatów zwalniających, bo teraz już całe szczęście mamy coś takiego, że czy, też nie chcę słowa wariatów, że tylko takich jakichś psychopatycznych szefów w czasy, które mam wrażenie, że już jakby odchodzą i coraz częściej się o tym mówi, prawda, o tym, że może być fajna atmosfera w pracy, można się uśmiechać robiąc... I e, można się też dobrze rozstawać. No, bo można się dobrze rozstawać, ale powiedzmy, no to jest czas jakiś, wiesz, groźnych spojrzeń i on mówi, tu, ale tu zwalniam cię, masz papiery i nagle widzi jej uśmiech na twarzy i się pyta, ale dlaczego ty się nie denerwuje? A ona mówi, powracam do rodziny. I ty... Jak to, to praca nie jest dla Ciebie najważniejsza? A ona mówi, nie, rodzina. I ty, <laughs> I ty się tak czułeś, kiedy skończyła się twoja przygoda? Z... Tak, bo o właśnie użyłeś dobrego słowa. Przygoda, rozumiesz? No, co, były jakieś etapy. No, oczywiście, wiadomo, że nie było mi miło, ale też rozumiem, że też pamiętam, co się z tym związało i może jakieś, w, wiesz, takie wygładzenie. Ale na... Czy tak serio, serio, no, jak facet, z no w momencie, w którym no, się no, tak. Tak, była gorycz, oczywiście, że była gorycz, był też smutek, ale też jakiś rodzaj takiej szansy, wiesz, co na na uspokojenie, bo jakby od wiesz, razu to o tym pomyślałeś? E, pewnie nie, ale też czułem, wiesz, bo to jest tak, że to się dzieją takie rzeczy, wiesz, trochę tak jak taki feniks, wiesz, jakby wie, że to jest Wiesz, taki sam wiesz, energia, szał, oczekiwania. Tu mamy, tu mamy, więc ty tak narastasz, tak zawsze chcesz być tą Barceloną, prawda? Nagle Barcelona się okazuje, że przegrywa mecz, rozumiesz, kolejny przegrywa sezon, więc nagle kto jest winny? Szukamy, cholera, ale tu jest ten Lewandowski, Jezu, no strzelił 30 bramek, ale nie strzelił 50, 50. To co, on jest trochę gorszy? Ja tylko strzeliłem 27, skończył się, no ale on nadal strzela 27 bramek. W drugiej, co on będzie gorszy, twoja bo w drugiej. sytuacja to była bardziej, yy, myślę, mogłaby być bliżej Realu Madryt, w którym Super Gwiazda jest, i nagle <laughs> dziś się przesuwa, i niekoniecznie no wiemy, tak, co się Tak, ale to jest jakby duże etapy, trochę też bo ludzie tacy byli, bo ludzie jakby nie rozumieli, dlaczego to przestało się pojawiać. A dlaczego ty nigdy nie wytłumaczyłeś nikomu, co się, co się, co się wydarzyło. Wiesz co? A to jest w ogóle chyba może kiedyś przyjdzie na to jakiś czas, żeby na przykład tak na, na serio powiedzieć. Myślę sobie, że wielu ludzi myśli sobie dobra, pewnie tam wiesz oglądalność i tak dalej. Ale to jest chyba jakaś historia, która można by kiedyś. Albo o tym powiedzieć, albo w ogóle o tym nie powiedzieć, bo tak myślę sobie, że, że wielu ludzi pewnie byłoby ciekawych, prawda? Sądzisz, no? Wielu ludzi no? myślę, że <laughs> żyło z tobą i mm -hmm. też y, mógł kochać. Ale też dlatego iść. ja wiesz, co mam wrażenie, że zapraszałem potem ich do wielu swoich jakichś aktywności. Oczywiście myślę. Nie, ja sobie... nie mówię o tych, którzy z Tobą pracowali. Ja mówię nie, nie, o całej Twojej nie, publiczności. Nie, bardziej mówię o publiczności, widownej. Została trochę udowotniona. Tak, y, tak, jakby i bez trochę. Odpowiedzi. Tak, 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 tak. No ja wiem, no ja wiem, no to prawda. Zastanawiałeś Chociaż... się kiedyś nad tym? <laughs> żeby co, żeby... No żeby trochę... Ja, wiesz co, ale to też tyle czasu minęło, że jakby... To też, ja, wiesz sobie, kiedyś gdzieś tam sobie też tam Bo powiedziałeś... jestem, jeżeli tak było, to jestem pełen podziwu, że potrafiłeś po prostu przejść z trybu... Wiesz co, tak, A oczywiście, te, wiesz, ja miałem też dużo... Pamiętaj o tym, że oto trafiło na coś takiego, na, na, na człowieka, który marzy, myśli, ma tysiące scenariuszy, jakiś wiesz, historii, który chciałby zacząć robić, bo, bo nigdy nie zrobił, czyli tak jak zawsze marzyłem o swoim monologu, albo na przykład o tym, żeby mieć swoje takie jakieś, wiesz, obecność na przykład teatralną i nagle odpaliłem wtedy, bo nagle pojawiło się dużo czasu wokół mnie, więc nagle pomyślałem sobie kurczę, no to może ja zrobię monolog, to co zawsze chciałem i tam dopiero przeżyłem, wiesz, nie żeby strzał, bo mi się wydawało, że ja wszystko potrafię, bo ławiłem 3 miliony, nagle zadzwoniłem do Krystyny Jandy i się spytałem, czy ja mogę zrobić u niej monolog i ona powiedziała rób i mi się wydawało, że to jest strasznie proste bo przecież ja stałem naprzeciwko 3 milionów, a tam będzie stało 200 albo 300 osób, albo 100, prawda? No i tak zrobiłem one Mon show, zafundowałem sobie coś, co mnie odchudziło, bym powiedział, jeszcze bardziej niż teraz jestem i co bardziej mnie odchudziło niż one-month show, bo ja nagle przestałem ze stresu jeść jeszcze bardziej schodłem i budził mnie w nocy atak śmiechu. Żona obok mnie spała i się pytała, o co chodzi, a ja zacząłem się śmiać w sufit, bo ja, bo ona mówi, bo ja mówię, Magdy, ja nigdy takiej treby w życiu nie miałem, a, a, a na przykład za 3 dni mam premierę swojego monologu one More Show, który hmm. robi już od 8 lat, ciągle ludzie przychodzą w OK teatrze i, mi, i, mi, i, i mam stanąć naprzeciwko 150 osób. I ona mówi, to po co sobie to wymyśliłeś? Ja mówię, nie wiem. I naprawdę budził mnie w nocy śmiech, bo ja sobie przypomnę, nagle. I naprawdę uwierz mi, że miałem jakieś zaburzenia somatyczne, bo przestałem prawie jeść, ale nie tak całkowicie, tylko ja schudłem, wiesz, spodnie zaczęły ze mnie zlatywać, bo ja nagle zrozumiałem, że co ja sobie zafundowałem, że ja nagle się porywam, nie mając w ogóle żadnego wykształcenia aktorskiego na monolog, w którym będę opowiadał o swoim życiu. I, tu, i, i ja naprawdę uwierz mi, współczuję tym ludziom, którzy przychodzili na ten monolog przez pierwszy rok. Bo ja wyszedłem, patrzyłem słuchaj, w, w podłogę, klepałem, yy, bałem się spojrzeć na yy, widownię. Po roku ja zacząłem coś z tego w ogóle rozumieć. A po dwóch latach zaczęło to być fajne, a teraz jest bardzo fajne. A dlatego potem zrobiłem drugi i dlatego potem robię trzeci. Więc sobie fundowałem takie przedziwne rzeczy. Wiesz, zacząłem więcej pisać, jakieś scenariusze, coś. To, ale miałeś moment, że, tak. że, że telewizja to był twój nie wiem, Everest, albo czułeś, że no wiesz co, jest no, to, jakbyś, to wiesz, jakbyś o tym mówił w kategorii, wiesz... Nie, takie ja mówię jak... w twoich odczuciach. Aha. Nie mówię w kategoriach tego, co inni postrzegają. Ale tak, jednak w jakiejś kategorii, oczywiście tak zwanej popularności szczytów, widowni, to na pewno tak cudowny, niesamowity rozdział, takiego jakiegoś lotu, wiesz, do tej pory czasami jak sobie to wspominam, to tak Bo jakby jakiś sen... Jak no nie... No, żeby tam były jakieś takie, wiesz. Nie ludzie tak trochę chcą, to może widzieć. Wiesz? Ja, ja wiem, chcę, że... Żebyś ty mi powiedział. Tak, ja ja chcę... jak tak. Ty byś chciał ja. znać historię. Nie, ja, tak. ja, nie. Ja Ja wiem, ale wiesz co, raczej. Bo, bo, co byś chciał usłyszeć? Nie, że... bo ja wszystko wiem. Pytanie techniczne, no. tylko w kontekście tego, czy ty z perspektywy czasu miałeś moment, w którym na przykład zastanawiałeś się, nie zrobiłbym tego albo podjąłbym takie decyzje. Wiesu, nie, ale nie, wziąłbym, życie... nie wziąłbym Absolutnie. udziału. Słuchaj, bo, też wiele bo parę decyzji, było parę takich było na tak, przykład. Że ty się uśmiechnąłeś, pomyślałeś, ale... czas dla rodziny, a jednak jak ktoś nie, 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 cię nie. ściąga po tylu no latach. Nie, no to wie... no no, co, ale wiadomo, mu... że to jest, wiesz, jakby gdzieś tam pewnie bolesne, bo myślisz, bo szukasz w sobie powód, przyczyn. Też prawdopodobnie może, jak myślę sobie z perspektywy czasu, że i moje jakieś może po prostu decyzje, czy jakieś takie stawanie trochę o okon, konie. Ja jestem taki, wie, że no lubię trochę po sobie brodę, że przegiąłeś? Nie, brodę na pewno y, nie, jeżeli jakąś brodę prułem, to nie moją, natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że wiesz co, że... że a wiesz co, ale nigdy nie jesteśmy tacy sami. No ja teraz nie jestem tym, który no, ale, był wtedy. No ja, jasne, ja, ale ty jest, wtedy. No, no wiesz co... Jakbyś wiesz, dzisiaj rozmawiał z tamtym... Ja jestem pierwszy do samobiczowania, więc często miałem poczucie odpowiedzialności za załogę, za ekipę, która nagle, wiesz, za czy, nie wiem, no na przykład za Rinkiego czy coś, który, wiesz, miał swoją firmę produkcyjną, no byli ludzie poustawiani, coś, wiesz, że jakby, wiejno, no ale też jednocześnie oni też trochę nie znali moich motywacji, co się za tym działo, co się za tym kryło, więc jakby tu, no wiesz, dla wszystkich to był bardzo dziś tam bolesty czas, ale też z drugiej strony, no myślałem sobie, Boże Święty, no to jest show, no... Wiesz, są mniejsze, większe, yy, one gdzieś tam wiesz. Cholera, no, no tak to się odbyło. Może, Jezu, na pewno powinno się gdzieś to obyć gładko. Prawda jest taka, że mogłoby to być. Wiesz, dużo dłużej, tak na serio. No tam dużo też różnych jakichś ambicjonalnych historii wokół tego było narosło. Trochę jakichś tam, wiesz, takich, wiesz, pojedynków na fujarki. Być może ja też swoją tam wystawiłem do jakiegoś pojedynku. Wiesz, jak to jakieś takie historie, wiesz, urabura, coś tego, ja mu pokażę, to ja ci pokażę. I takie wzajemne jakby pokazywanie. Coś pewnie w tym i było i gdzieś. Trochę jest tak, że jak czuję potem, że widzowie trochę padli ofiarą tego, bo mam wrażenie, że wielu pozostało tak jakby trochę, kurczę, no mieliśmy coś fajnego, do tej pory gdzieś tam ludzie, wiesz, tam gdzieś o to pytają, ale też... Pomyślisz no też kategorię, też że nikt nie podjął wyzwania, żeby ciebie w jakikolwiek sposób zastąpić. Bo no, nie pojawiło jest, się. wiesz, no są takie programy, prawda, jest Kuba, jest, jest, yy, gdzieś tam jakieś takie się pojawiały, chociaż wiadomo, że to było bardziej show. Ale wachlarz twoich pigułek no ja w tym programie no był wiem, abstrakcyjny. No wiem, wiem. ale dzisiaj no, no my... maksa, ja wiem, no słuchaj, no ja tam straciłem zęba prawie, wiesz, bo tam sobie o mikrofon uderzyłem. Edward Onski Nie, Onski wiesz, do dziś pamiętam, wiesz, jak się tarzałem Co gdzieś w, w jakichś krzaczorach, wiesz, tu się przebierałem, tam coś, no wiesz, no jakby... No, myślę sobie. Ale sam tej... jednocześnie byłeś w stanie powiedzieć, że twoim największym, może nie tyle marzeniem z perspektywy robienia wywiadu w tamtym momencie, co nawet i rozmowa, to było zaproszenie bodajże Marii Kaczyńskiej do, do programu, że bardzo ci na no, tym zależało. Byli, byliśmy bardzo blisko, więc to byliśmy bardzo blisko i wiem, że. Ona, ona Tak, i ona nawet wyraziła zgodzie, zgodę. To bardzo fajna kabaret. osoba, bardzo fajna osoba inteligentna, wrażliwa, i też mieliśmy jakiś taki swój Pomysł, ale myślę sobie, że ten jakoś po prostu polityka, który, która wtedy, wiesz, no, była gdzieś tam mocno, też obecna, rozumiem, mocno w naszym programie, no prawdopodobnie gdzieś tam yy, stanęła na, na drodze pojawi, pojawienia się yy, Marii Kaczyńskiej, ale też, pamiętam, dostaliśmy bardzo miły list od, od prezydentowej. Yy, to też my tak mierzyliśmy, wiesz, ja pamiętam, że często naszym takim powodzeniem, powiedzeniem było, wiesz, ludzie w kosmos latają, można robić to, można robić wszystko, można robić tamto i rzeczywiście czasami nawet mam wrażenie, że, jak sobie przypominam, że nawet mam wrażenie, że mogliśmy się trochę uspokoić. Jakbyśmy nawet jakby zrobili jedną drugą tego, co robiliśmy, to ja i, i ja tak by wystarczyło. Ale tyle, że leciałeś jak tak, nie tak dlatego, było, że chciałem ci nie, jakkolwiek drugą. że szybię, jak się skończył. Tylko nie, nie, nie. dlatego, że mam wrażenie, było... że sprawdzałeś w pewnym momencie. Gdzie jest. Wiesz, co to, tak, Ja pamiętam, puła. ale też pamiętam, że często na robiliśmy rzeczy, które szły w gwizdek i jakby wszła para w gwizdek i nikt nawet go nie słyszał tego piśnięcia. Jednocześnie nagle rzeczy, które były dużo prościej zrobione, działały. Więc myśmy, pamiętam, czasami kręcili wiesz. Po parę materiałów, a potem dowiesz do odcinka, a nagle się okazało, że dwa, trzy się nie mieściły albo tak. się nie udawały. Wież. Tak, Szymon, ale Jezu, w którym momencie, wiesz. nie wiem, wiesz, był też film z Robin Williamsem, nie pamiętam teraz tytułu, The, The Dops, chyba coś w ten desen, gdzie nagle komik, gdzie nagle showman startuje dla jaj w wyborach prezydenckich i Zostaje omyłkowo wybrany Zem. tym prezydentem. Zastanawiam nigdy się, Nigdy bym który... nie chciał czegoś takiego. Wiesz, bo był. Nigdy była... w życiu. Był pomysł, żeby Onski. Tak. tak, tak, ale nie, nie, nie. To ja powiedziałem od razu. Zastanawiałem się, gdzie, nie, w którym momencie, nie, do którego nigdy. momentu nie, była ta nie. forma Beki, a nie, w którym momencie nie, zaczynały się Ale poważne. absolutnie. Ja pamiętam dokładnie rozmowę z producentem, który chciał, wiesz, z rejestrować yy, komitet wyborczy yy, on. Wiesz, Onskiego, en, on, on jakaś on. próba. Ja powiedziałem, że never, że nigdy nie chcę robić Beki. Nie wiem, no, z demokracji, z ludzi, czyli z tego, że ktoś odda głos na jakiego gościa, tego gościa, i co ja pójdę potem tam, i co będę kręci, kręcił bekę z tego, żeby jakby zrobił jakby eksperyment. No, nie, no powiedziałem, że nie, to jest granica, no tu jest show, więc co? Wiadomo, że pokus jest dużo. W czymś takim, co jeszcze można, bo jesteś taki trochę rozbuchany, jesteś takim byczkiem, prawda? Jeszcze mogę zrobić to, jeszcze może zrobić to. Ja jednak, jednak zawsze to, miałem trochę pokory. To, no właśnie, co miałeś w sobie takiego, że ściągało cię na ziemię odpowiedzialność za tak, rodzinę? Tak, 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 czy... absolutnie. Nie, no myślę sobie, że no, taki wiesz, tuba. O, jest jakieś dziwne słowo, prawda? Kinderstuba. A to, żeby myśleć sobie, kurczę, no ale zawsze może być ktoś, kto. Co so i tak zdaję sobie sprawę z tego, że ten program pewnie też dotknął jakichś ludzi, bo było formą śmiałem się też z różnych i wiem, że to prawdopodobnie odczuli, ale też myślę sobie, że taki inderstuba i ten taki rodzaj po wychowania odpowiedzialności za y, 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 to, co robię, no nie pozwoliło mi na to, żeby jakby ten beke posunąć do y, takiej sytuacji, że oto będę siedział w Sejmie. I nagle, co ja wtedy robię? No wyobraź sobie, dobrze, wchodzę do tego sejmu, jestem on No dobrze, też. ale wchodzę tam i teraz tak, co ja tam robię? Rozpierdziuchę, czy już jakby nagle jestem poważnym posłem? I nagle zabieram parę głosów, bądź zabieram czas na debatę, kiedy można by ustalić coś poważnego. Jak sami widzimy, różnie to wychodzi, nawet jak ci, którzy tam są z nadania naszego, to czasami im tam... Poważna sprawa nie wychodzi, bo myśląc, że są poważni, kręcą bekę nieświadomie. Niemniej jednak ja nagle z pełną świadomością, czyli co idzie tam cynicznie, żeby robić jajo, czy nagle nagle się odcinam, to ja jestem, to ja teraz nagle. Yy... No ale czy Onski miał tylko wykręcone pomysły, których nie można było rzeczywiście. Słuchaj, na pewno. Zwracał e, na... czasami uwagę też ta. na ważne aspekty. No więc a, no, absolutnie. No, Onski był taką postacią, która trochę opowiadała o tym świecie, prawda? Czyli o gościu, który się pojawia nagle, yy, wydaje mu się, że może wszystko, jest nie do końca gdzieś wyedukowany, yy, trochę prowokuje, wiesz. No ja czułem dresz emocji, jak przemawiałem do tłumu. Yy, wyobrażam sobie, co taki polityk musi czuć, jak widzi wiwatujących ludzi, to miałem taki moment, kurczę, może zostać tym onskim, co prawda, wiesz, on jakby... Za tobą billboard. Za, za mną billboard, wiesz, ja wiszę, nagle wzruszenie, ludzie słuchają, klaszą, nawet jeżeli to są tacy, co udają, to część ludzi... Pamiętam taką scenę, słuchaj, jak szedłem jako onski pod palcem y kultury, była jakaś taka piękna scena, ja idę jako ten onski i y y y y y y y y nagrywamy jakiś materiał, ja się tak trochę oddaliłem od ekipy i idę jakoś ten onski, stoją dzieciaki, Tacy wiesz, licealiści i mają straszny ubaw. I się śmieją. To ten, to ten, b jakaś tam wiesz, Beka, śmieją się. I nagle wychodzi taka ekipa czterech czy trzech tak zwanych trunkowych, którzy tam czasami się kręcą, doświadczonych przez los i alkohol, który wypili, i krzyczą do tych gówniarzy, do tych młodych: odczepcie się od niego. A gdzie gnojki byliście, jak trzeba było na niego głosować? Rozumiesz? I ja wtedy nagle sobie pomyślałem, kurcze pieczone, to jest to, rozumiesz? Oni mnie wzięli w obronę. A gdzie byliście, jak trzeba było na niego głosować? To on. Wiesz, ten Onski był trochę takim. No wiesz, lubiłem go robić, rzeczywiście. Właśnie, był taką formą. Mówiłem żeby... go robić, bo czułem, że więcej mi wolno i że o wiesz, zakładając tę maskę stawałem się takim jakby nieokiełznanym trochę typem, ale też trochę taki jakby, wiesz, w nim też było coś. Było granic. Nie, no, ale też Omski trochę było wejść wszystko, wszędzie. ale jednocześnie on był takim trochę, wiesz, rycerzem, Don Kiszotem coś takiego było w nim błędnego, wiesz, rzucał się, prawda, na jakieś takie, wiesz, pamiętam taką scenę, jak przyjechaliśmy na jakiś kongres partii Palikota, i pamiętam, postanowiliśmy się na ten kongres partii Palikota dostać, wejść, w ogóle nie mieliśmy żadnych zaproszeń, tam nas nie chcieli wpuścić i jakaś jest taka sytuacja, że się w końcu dostałem. I jest taki moment, kiedy próbuję się dostać na tą główną scenę, żeby wejść. I żeby się dostać na tą główną scenę, nie wiem do czego, jakaś była taka sytuacja, że za mną idzie operator. Idzie. Właściwie ja zaczynam się czołgać. Ten operator się czołga i ja jestem między jakimiś butami, jakimiś sandałami, jakimiś butami ludzi, między skarpetkami. Próbuję się przedrzeć pod siedzeniami do tej głównej sceny i pamiętam, że leżę na tej podłodze. Widzę jakieś, wiesz, buty, skarpety, półbuty. Wiesz, czołem. Uszkodziłem sobie nos, bo tam mi krew chyba w ogóle zaczęła lecieć, bo to se, o coś tam wiesz ten. I nagle się sobie, ja pierdzielę co ja robię. I tak leżę, pamiętam między tymi nogami. Tu jakieś, wiesz, buty, tu yy, chodaczki, kurde, jakieś sandały były. I nagle tak sobie myślę, ja pierdzielę. Mam dwójkę dzieci, yy, wiesz, yy, żona w domu, mama dziadziuś, że już wtedy nie było mi się sobie, i tak nagle mi się czym ty się kurde zajmujesz? Czym ty się zajmujesz? Co ty teraz robisz konkretnie? Jesteś facetem, który nie jest sobą, ma doklejone jakieś zęby, udajesz kogoś, rozpykasz się, jesteś pod siedzeniem, między jakimiś nogami próbujesz się przedrzeć. Co ty człowieku robisz? Taki miałem moment, jakbym siebie z boku oglądał, ale wiesz, jednocześnie była to jakaś adre adrenalina, bo ja pamiętam, że ja w to wchodziłem. I ja u Gąskiego to po prostu uwielbiałem, bo ja naprawdę, wiesz, no, mogłem wszystko. Pamiętam, jak mnie, wiesz, ochrona Tuska goniła, nie chciała, żebym biegł za autem, Donald Tusk jechał tym autem i goniła mnie ochrona. Ja w pewnym momencie chowałem się, wiesz, to był komisarz, bo wiesz, ta ochrona go pilnowała. Ja próbowałem się przedrzeć, to było na terenie Politechniki, chowałem się za krzakami, oni mnie widzieli. Teraz z drugiej strony, jak, co oni mają robić? No wiedzą, że facet nagrywa show, a jednocześnie nie mogą mnie do niego dopuścić. Potem zaczęli mnie nagle gonić, ja wskoczyłem na jakieś drzewo w tych sandałach, wiesz, wchodzę na to drzewo, oni, wiesz, biegają, faceci, którzy mają się, wiesz, zajmować poważnymi sprawami, gonią za gościa w sandałach i w skarpetach, który nie jest tym, za kogo się podaje, no tam jestem w środku, w tym gościu jestem ja, ja wchodzę na drzewo, wiesz, naokoło studenci z telefonami komórkowymi śmieją się, widzą tych, wiesz... Borowców, którzy w cholera wyszkoleni do jakiejś akcji, no gonią za facetem, wiesz, w różowym garniturze. Z jednej strony miałeś kindersztubę, a z drugiej strony, jakby no wiesz, stawiałeś wszystkie no no kryzys. No I nagle świetle. ja sobie i nagle sobie myślałem, no Matko Boska, poważni faceci, wiesz, no, z, 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 zajmują się, wiesz, typem, ja widziałem przerażenie, wiesz, w oczach tych gości, bo myślę sobie, no wiesz, to będzie nagle będą filmiki. Pamiętam też taką scenę, jak graliśmy mecz y, gwiazdy y, TVN kontra politycy i pamiętam, że na bramce polityków stał y, jakiś poseł Platformy Obywatelskiej. Gość, który w ogóle był chyba bramkarzem, nie wiem czy w Polonii, Warszawa, w jakimś klubie, w poważnym klubie. I ja miałem jakąś taką sytuację, że w drużynie z polityków na moment wbiegłem za Ryszarda Kalisza czy coś takiego. Ja wbiegam w tych butach moich, w przerob sandałach przerobionych na Trump Kokorki, przegrany jako oncki. I nie wiem, co się stało. Jakimś trafem dostaję piłkę i biegnę na bramkę. Ogląda ten mecz cała Polska. Ten facet jest w Drużynie. Ja nie wiem, czy ja wtedy nie byłem w Drużynie, a ja chyba byłem wtedy w Drużynie TVN-u. Dziennikarzy. Dziennikarzy jednak. Jako oncki biegnę na tego. Polityka, który jest zawodowym bramkarzem i jest jakiś moment, kiedy jestem naprzeciwko niego i słuchaj, uwierz mi, ja widziałem w jego oczach przerażenie. Ja wiem, że on teraz jest posłem, ale tam było po prostu przerażenie w jego oczach. Wyobraź sobie, że on z kimś strzeli bramkę. Ty czujesz to? Wszyscy to widzą, nie to zrobić. Wiesz, no byłem blisko, nie strzeliłem tej bramki, bo wiesz, jednak. Z jakąś siatką wtedy wbiegłeś też? Do... Nie, coś tam było. Generalnie wiesz, było wiadomo, że, no, ale, ale naprawdę był moment, że byliśmy jeden na jeden. No wiesz, no gdybym był lewym. Może bym strzelił, ale wiesz, byś nie byłem, miał jeszcze inna rzecz, że miałem takie sandały przerobione na trampkokorki, nie, może już wtedy byłem w normalnych trampkokorkach, no generalnie nie, wiesz, no, i, no nie strzeliłem, ale, ale naprawdę widziałem przerażenie, wiesz, i tak jak widziałem wtedy przerażenie w oczach tych, wiesz, borowców, myślę, teraz wyobraź sobie, no kogo oni mają przed sobą, wiesz. No. twoja rodzina kiedyś miała przerażenie w oczach, kiedy odgrywałeś te <laughs> najdramatyczniejsze akty? Słuchaj, wiesz co, nie, ja pamiętam tylko, wiesz co, że moją żonę, która zawsze się pytała, ja pamiętam, że było jakieś tam rozdanie nagród. Jak... jakieś jakiś cichy takie ustalenia Nie, nie, nie że rodzinne, absolutnie na przykład. Jest nie, jakaś. G... Nie, nie, o tą że line, nie do nie którego nie, 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 dochodzi. nie, 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 nie Że Jeżeli nie, nie idę jako onski. Na przykład zawsze było takie, wiesz, jak na przykład szliśmy na jakąś imprezę i było jakieś tam wiesz, rozdanie nagród czy coś takiego i pamiętam, że moja yy, żona mnie pytała, yy, dobra, yy, teraz tak mam iść, a ja mówię, no ale to poczekaj, no to idziemy. A on mówi, ale czy idzie Onski, czy nie? Bo jak ja miałem iść jako onski, to moja żona nie chciała iść. <noise> Powiedz mi, twój ulubiony zwyczaj, rytuał rodzinny, dalej ten kuchenny blat i Ale nie, gotowanie. no wiadomo, słuchaj, tak, wspólne gotowanie, yy, pichcenie... Yy, yy. Wiesz, już sernik mojej mamy, który zacząłem robić, który robiłem kiedyś, już teraz obrót, stał się sernikiem, wiesz, z jakąś tam dołem oreo, oreo. Już tam jest nienormalny ser, ale mascarpone, już w ogóle od wiesz, już córka to robi, wiesz. No tak, to chyba cały czas, no najbardziej. No. Perspektywa tego, że życzę ci tego, kiedyś będziesz dziadkiem, co uruchamia w tobie za emocje? A to bym chciał być takim jak mój, co najbardziej. Czyli? No, o, tak zwany obecny taki kumpel. Przygodowy kumpel, tak. Dziadek, który pokaże wnukowi, bo dziadek jest od takich rzeczy, pokaże takie yy, 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 wnukowi takie onskiego? rzeczy. Może nie. Właśnie nie. Tutaj bardziej serio, wiesz, takie rzeczy typu, wiesz, właśnie scyzoryk, jak yy, bezpiecznie, wiesz, jaki grzyb jest jaki. Czyli harcerska nie, nie, szesnastka. Dokładnie, nie pomylić, do pomylić wieszkani z Muchomorem, no takie rzeczy. A ta szesnastka wytworzyła w tobie te no właśnie No tak, wartości. szesnastka warszawska zawsze. No tak, to, 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 to myślę sobie, że jak ktoś by tak chciał z czegoś czerpać albo coś, to harcersko zawsze. No Niezależnie się... od tego, jak jest obśmiewane, bo czasami wiem, że niektórzy się z tego śmieją. No, A, no. ci, którzy nie posmakowali w takim no razie, właśnie. życzę ci, żeby zawsze ci słońce świeciło w twarz i wiatr wiał w plecy, żebyś yy, mógł realizować dalej wszystkie swoje mm -hmm. marzenia i pasje. Moim gościem był Szymon Majewski. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. Z Za zakulis w Zed